Gnioki nigdy nie widziała George'a tak smutnego. Nie? Nie? George opowiedział jej o swoim zmartwieniu, ale Gnioki odebrała to jako zaproszenie do zabawy. Może obejdzie się bez nowego kapelusza. Może wystarczy coś, co wygląda jak kapelusz. Serdel starał się nie myśleć o tym, co George kombinuje. Bardzo się starał. Ciekawość wzięła górę. Z czego można zrobić kapelusz? Ten sam kolor. Świetnie! Serdel chciał zobaczyć, co George kombinuje, a teraz nic nie widział. Dobry kolor. Miękki materiał. Lepszy materiał. Zbyt spiczasty czubek. Super! Gdyby ktoś chciał chodzić w ociekającej żółtą farbą torbie. Kapelusz z żółtych patyczków po lodach? Źle. Więc może z żółtego balonika. George zrozumiał, że żadne nakrycie głowy nie zastąpi żółtego kapelusza. Dziura mniej się rzucała w oczy, gdy był pod nią żółty papier. To jest to! Po co komu nowy kapelusz? Wystarczy załatać dziurę. Papier nie był zły, ale łata z bardziej kapeluszowej tkaniny byłaby lepsza. Na przykład z żółtej skarpetki. George, czy Serdel brał u nas prysznic, czy to mój ręcznik spaceruje po holu? George, gdzie mój kapelusz? Gnioki, nie dotykaj, bo pozaciągasz. Chcę go włożyć na uroczystość. George, czemu kapelusz ma ogon? Zaraz, skąd ta dziura? George nie mógł uwierzyć, że sam na to nie wpadł. Widzisz? Wygląda jak nowy. Dobra, musimy iść. Wykąpałeś się? Kapelusz cały, garnitur czysty, małpka też. Czuję, że o czymś zapomnieliśmy.